Witajcie w dzisiejszym odcinku Optyka Wiary. Serdecznie zapraszam Was z sobą oczywiście na pielgrzymkę do Betlejem, czyli po raz pierwszy w moim przypadku do Ziemi Świętej. Chciałbym zaprosić Was do Bazyliki Bożego Narodzenia, starożytnej, przepięknej bazyliki, która częściowo z czasów konstantyńskich zachowała się do dziś, rozbudowana w czasach justyniańskich i ozdobiona na początku drugiego tysiąclecia, opowiada o wcieleniu Słowa Bożego. Chciałbym pokazać, jak sztuka wykonana w XII wieku w tejże bazylice stała się przekazem wiary we wcielonego Logosa. Dzisiaj zabieram Was z sobą do Ziemi Świętej, do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Pierwsza świątynia w tym wyjątkowym miejscu wybudowana została za czasów Konstantyna Wielkiego, a więc w IV wieku, i wiąże się oczywiście z historią świętej Heleny, matki cesarzowej Augusty Rzymskiej, Heleny, która pozostawiła w Ziemi Świętej wiele cennych, dziś już zachowanych tylko w częściach świątyń, na miejscach życia naszego Pana. Po Konstantynie, który nad grotą Narodzenia Pańskiego wybudował rotundę albo oktogon, Justynian w VI wieku rozbudował to miejsce, przebudowywując bazylikę i nadając jej charakter bazylikowy, czyli kościoła pięcionawowego. Jest to wspaniała budowla pięcionawowa, której apsyda oparta jest o założenie konstantyńskie. Zresztą, jeżeli byśmy tam się dzisiaj pojawili, to w niektórych fragmentach posadzki można zajrzeć do autentycznych fragmentów posadzki z czasów justyniańskich, które są przepiękne. Ale największe wrażenie robią na tym, kto wchodzi do tej bazyliki, mozaiki, którymi ta świątynia została ozdobiona w XII wieku. Nie wiem, czy pamiętacie z historii, ale od roku 1096 do 1292 Jerozolima w wyniku wypraw krzyżowych stała się Królestwem Łacińskim i przynależała do, można powiedzieć, orbity polityki zachodnioeuropejskiej. Ideą tego królestwa było przede wszystkim zachowanie miejsc świętych dla chrześcijan i udostępnianie ich pielgrzymom. Oczywiście krzyżowcy, którzy ustanowili w Jerozolimie i późniejszych i innych stolicach królów, dbali o to, aby także te miejsca, które zostały zniszczone, zwłaszcza za czasów Hakima, zostały odbudowane, zrekonstruowane lub przebudowane i ozdobione. Jednym z najpiękniejszych, najbardziej wyjątkowych dzieł, jakie kultura krzyżowców w Ziemi Świętej pozostawiła po sobie, są mozaiki, których fragmenty zachowały się do dzisiaj w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Co w tych mozaikach jest takiego ciekawego? Przede wszystkim odkryliśmy je na nowo. W 2016 roku, po dekadach lat umów, sporów, poszukiwania konsensusu, wreszcie udało się rozpocząć szerokie prace restauratorskie w bazylice, które polegały na oczyszczeniu i zakonserwowaniu fragmentów mozaik, które zachowały się do naszych czasów. Dodatkowe badania prowadzone w latach 70. nie tylko potwierdziły już wcześniejsze spekulacje oraz dokumenty historyczne, ale także dały nam większy obraz na temat tego, co wydarzyło się artystycznie w Betlejem między rokiem 1100 a 1069. Otóż w tym okresie, zwłaszcza od roku, symbolicznie możemy powiedzieć, 1149, z przyczyn czysto politycznych, które były ważne dla młodego Królestwa Jerozolimskiego, trzech mających jakikolwiek wpływ na politykę i świecką, jak i kościelną, a więc król Jerozolimy Almaryk, cesarz Emmanuel Komnen z Konstantynopola oraz biskup miejscowy Ralf, podjęli się zadania
upiększenia Bazyliki Bożego Narodzenia. Do wykonania projektów i prac zaproszono, przynajmniej z tego, o czym świadczą dokumenty, dwóch artystów, dwóch pochodzących z kręgu semickiego, chrześcijańskich artystów Efrema, mnicha i Bazylego Piktora. Obaj prawdopodobnie byli duchownymi i obaj też artystami. Przygotowali dla Bazyliki wyjątkowy program ikonograficzny, który do dziś zachwyca swoim bogactwem i swoją treścią, pomimo że zachowało się z niego zaledwie 20 parę procent. I chciałbym Wam teraz po skrócie o tym opowiedzieć, bo z własnego doświadczenia wiem, że takich miejsc, albo przynajmniej takich programów ikonograficznych, jak mozaiki z Betlejem, nie ma prawie nigdzie. Otóż całe wnętrze świątyni pokryte zostało mozaikami. Ich program ułożony został według tematu teologicznego założonego przez miejsce, do którego zostały przeznaczone. Betlejem, miejsce narodzenia Słowa Bożego, miejsce wcielenia Logosu, miejsce Bożego Narodzenia. Ściana zachodnia, skierowana ku zachodowi, z trzema wejściami do bazyliki, ozdobiona została potężną mozaiką rozwijającą swój temat nad wejściami drzewa Abrahama. Z zachowanych dokumentów wiemy, że na szczycie drzewa Abrahama przedstawiona została Najświętsza Maria Panna w otoczeniu tychże proroków. Wspomniane drzewo abrahamowe przeszło w ściany boczne bazyliki, ozdabiając je w sposób wyjątkowy. Idąc więc od wejścia głównego w kierunku ołtarza, obie ściany nawy centralnej ozdobione zostały trzema fryzami mozaik. Fryz dolny albo register dolny został dedykowany przodkom Jezusa. Po stronie południowej przedstawieni zostali przodkowie według Ewangelii świętego Mateusza. Po stronie północnej, a więc można by powiedzieć naszej lewej, przedstawieni zostali przodkowie według Ewangelii świętego Łukasza. W obu tych przypadkach postacią wieńczącą przodków Jezusa był oczywiście święty Józef. Nad przodkami Jezusa przedstawionych zostało 7 soborów powszechnych oraz 6 soborów lokalnych, a nad tym fryzem, pomiędzy wolnymi przestrzeniami okien, zostali wymozaikowani aniołowie, którzy w procesji jak deesis kierują się w kierunku apsydy kościoła, w kierunku miejsca narodzenia Chrystusa. Ten zabieg jest o tyle ciekawy, że postaci anielskie umieszczone zostały między oknami, a więc można sobie wyobrazić, że aniołowie przenicowani byli najbardziej światłem z wszystkich przedstawionych w mozaikach postaci. Można więc powiedzieć, że od dołu mozaika przedstawiała ziemskie pochodzenie Jezusa, zaś od góry aniołowie przenicowani światłem wdzierającym się przez okna do bazyliki, jak gdyby sugerowali duchowe, niebiańskie, boskie pochodzenie syna Nazaretanki. Pomiędzy tymi dwoma registrami, i to jest rzecz unikalnie ciekawa i piękna, po obu stronach przedstawione zostały synody Kościoła. A więc po stronie południowej, nad fryzem z przodkami Jezusa według Ewangelii Mateusza, zostało przedstawionych 7 soborów powszechnych Kościoła pierwszego tysiąclecia. Na ścianie północnej, a więc przeciwległej, nad fryzem, registrem przodków Jezusa według Ewangelii świętego Łukasza, przedstawionych zostało 6 pomniejszych soborów, albo inaczej nazywanych soborów lokalnych, z Kartaginy, Laodycei, Gangry. I to jest element, który przykuwa uwagę każdego, kto interesuje się sztuką sakralną, bo wchodzimy do przepięknej bazyliki chrześcijańskiej, która została ozdobiona za czasów rządów zachodnich chrześcijan reprezentowanych przez krzyżowców, którzy zaprosili do współpracy artystów bizantyńskich oraz miejscowych twórców sztuki z Palestyny za pieniądze
cesarza Konstantynopola Emanuela Komnena i wspólnie pod błogosławieństwem lokalnego biskupa przygotowali wspaniały program ikonograficzny dla kościoła, zwłaszcza dla jego nawy, w którym centralną, można powiedzieć, nicią albo nicią przewodnią tego tematu stały się orzeczenia soborowe. Przyjęły one formę arkad, albo biforiów, triforiów, albo uniforiów, w których oprócz złota, masy perłowej i nad ołtarzem, na których znajduje się Pismo Święte, zostały wypisane krótkie skróty myślowe, albo można powiedzieć takie skróty teologiczne dotyczące najważniejszych zebrań Kościoła, które rozpoznają w Betlejem miejsce wcielenia się Słowa Bożego. Można więc powiedzieć, że nawa centralna skomponowana została w taki sposób, że od dołu mamy przodków Jezusa według Starego Testamentu, nad nimi teologiczne treści Kościoła, do których Kościół dojrzewał i dorastał w pierwszym tysiącleciu, wyrażając się na temat wcielenia Słowa Bożego formulacjami soborowymi, a nad tym wszystkim ogromne ilości światła, w których aniołowie zapraszają, aby każdy, kto rozpozna świadectwa Starego Testamentu i orzeczenia Kościoła, wraz z aniołami albo prowadzony przez aniołów, udał się do groty Bożego Narodzenia. Mając na uwadze fakt, że człowiek wchodząc do bazyliki ma za plecami Abrahama, Izaaka i Jakuba, wszystkich proroków oraz tronującą w szczycie drzewa abrahamowego Madonnę, idzie po śladach tych, którzy Jezusa poprzedzili w kierunku tajemnicy wcielenia, której pamiątką jest grota Bożego Narodzenia skryta pod prezbiterium tejże bazyliki. W transepcie, a więc w nawie poprzecznej Bazyliki Betlejemskiej, umieszczone zostały sceny cyklu chrystologicznego, a więc najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Ale to, co jest ciekawe, po stronie północnej umieszczono tajemnicę wstąpienia Słowa Bożego do otchłani. Natomiast po stronie południowej umieszczono scenę Bożego Narodzenia z pokłonem trzech króli i pasterzy. Można więc powiedzieć, że historia od Abrahama przez Izaaka i Jakuba, wszystkich przodków i proroków i orzeczenia soborowe prowadzi nas do osobistego spotkania z Jezusem, którego historia życia opowiedziana została w przepięknych, misternie wykonanych scenach z jego własnego życia. Szczytem całej mozaiki, albo punktem kulminacyjnym, dominantą tego całego założenia, była apsyda centralna. W niej artyści wykonali potężne przedstawienie Madonny Oranty z podniesionymi rękami, Madonny Znaku, która na poziomie swojego łona miała przedstawienie Emanuela, czyli Chrystusa Mądrości Bożej, 12-letniego Pana, odnalezionego przez Maryję i Józefa w świątyni jerozolimskiej, Chrystusa Sophie Tutheu, Sophia Tutheu. Po bokach Najświętszej Maryi Panny w geście deesis umieszczeni zostali Abraham i król Dawid. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że cała kompozycja teologiczna spróbowała zmierzyć się z całością doświadczenia chrześcijańsko-judaistycznego, opowiedzenia o Jezusie, Synu Maryi z Nazaretu, w kluczu Starego Testamentu i w kluczu dogmatyki i historii Kościoła. Wydaje mi się, że jest to jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne takie miejsce na świecie, gdzie już w XII wieku artyści zjednoczyli przy wspólnej pracy chrześcijan Zachodu i Wschodu i wypracowali temat, wypracowali sztukę, która w bardzo piękny, narracyjny, a jednocześnie uczciwy i biblijny sposób, nie rezygnując także z orzeczeń soborowych, opowiadała o wcieleniu Syna Bożego,
towarzysząc człowiekowi w drodze do Groty Betlejemskiej. Przyznam się, że rzadko się zdarza, aby mieć okazję do wspominania soborowej historii Kościoła. Mozaiki z Betlejem pozostały tylko szczątkowo, ale jeszcze w XVI, XVII wieku byli świadkowie tych mozaik i oni opowiadają nam o tym, że na ścianach wypisane zostały wszystkie wielkie sobory Kościoła chrześcijańskiego, Megalo Ecclesia toi Oikomeny Christiana, a więc Nicei z 325 roku, Konstantynopola z 381, Efezu z 431, Chalcedonu z 451, Konstantynopolitańskiego II z 553, Konstantynopolitańskiego III, no i wreszcie ostatniego wspólnego wielkiego soboru dla chrześcijan Zachodu i Wschodu, czyli Nicejskiego II z 787 roku. Wchodzisz do kościoła i z jednej ze ścian nawy centralnej przemawiają do ciebie opowieści o soborach, wielkich soborach Kościoła Powszechnego. Patrzysz na drugą stronę i tam, jak gdyby echem wielkich soborów, są pomniejsze, ale ważne lokalne sobory, takie jak Kartagina, Laodycea, Gangra. Pomyślałem sobie, słowo, które znalazło swój obraz w scenach figuratywnych, zmieszało się z tekstem dogmatycznym, z dogmatyczną opowieścią o Kościele, o tym, co chrześcijanie rozpoznali w osobie Jezusa Chrystusa, jak tą swoją wiarę wyrażali na konkretnych soborach kościelnych. Jako mozaikiście pozazdrościłem moim kolegom z XII wieku i jednocześnie pomyślałem sobie, że być może jest to świetna propozycja, żeby projektując wnętrza kościołów i dbając o ich estetykę, oprócz scen figuratywnych, móc zaczerpnąć z tego pomysłu i na ścianach kościoła wypisać najważniejsze orzeczenia dogmatyczne naszej chrześcijańskiej wiary. Bo prawdą jest, że spotykając się z wierzącymi, często nie wiemy, w jakie dogmaty wierzymy. Ja sam, z racji tego, że jestem teologiem, czasami na kazaniu wymieniam te sobory, żeby ćwiczyć pamięć, ale też przyznam się, że w takich najprostszych rozmowach, kiedy pytam się o dogmaty wiary siebie lub innych, to wiem, że trudno jest je opowiedzieć i wyliczyć. Często podpowiadam ludziom, że takim podstawowym katalogiem dogmatów wiary jest credo nicejsko-konstantynopolitańskie, gdzie w pewnym sensie każdym dogmatem wiary jest kropka i przecinek, bo każde zdanie jest konkretną formułą dogmatyczną. Wierzę w to, konkretnie w taką prawdę wiary. Urzekło mnie w Betlejem to, że artyści nie zawahali się użyć ścian, aby w sposób przepiękny wypisać na ścianach dla gromadzących się chrześcijan w to, co wierzyli nasi ojcowie, formułujący formuły wiary na soborach. W tych przedstawieniach soborów, które są bardzo bogate i bardzo piękne, ujmuje także inny drobiazg. Pod każdym orzeczeniem wiary jest przedstawiony ołtarz z Pismem Świętym. A więc twórcy tego wnętrza, dekorujący ściany, mieli absolutnie głęboką świadomość i doświadczenie, że wyraz wiary czerpie z doświadczenia eucharystycznego, która jest pamiątką Pana pozostawiona przez Jezusa i Jego Kościołowi. Że dogmat wiary potrzebuje liturgii, potrzebuje języka modlitwy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w naszych kościołach można powiedzieć, materiałem, który opowiada nam o treści naszej wiary, są przedstawienia figuratywne zaczerpnięte z kart Pisma Świętego, zwłaszcza z Nowego Testamentu. Przyzwyczailiśmy się także do przedstawiania postaci świętych. Ba, dzisiaj nawet częściej spotkamy na ścianach naszych kościołów postaci świętych niż figuratywne sceny opowiadające o wydarzeniach z życia Jezusa. Natomiast w Betlejem nie tylko mamy postaci przodków Jezusa z Nazaretu, nie tylko mamy sceny figuratywne opowiadające o Jego narodzeniu i Jego śmierci i zmartwychwstaniu,
ale mamy przede wszystkim sceny mistagogiczne, które wyjaśniają i tłumaczą nam duchowy sens tego wszystkiego, co jest dla nas liturgią, która z kolei łączy nas żywo z tym żywym Chrystusem, z którym ciągle jesteśmy duchowo złączeni, więzami miłości. I to jest niesamowite w tych mozaikach, że artyści nie bali się użyć narzędzi słowa, tekstu soborowego i wypisać go na ścianach w kontekście drzewa Abrahama, patriarchów, proroków, przodków Jezusa i świętych, którzy w tym samym czasie pojawiają się namalowani na kolumnach, które podtrzymują ściany górne bazyliki. Nie spotkałem do tej pory tak kompletnej teologii chrześcijańskiej, albo nie słyszałem o kościele, który miałby tak bogaty program ikonograficzny, który mierzyłby się z ideą zmieszczenia w sobie i przedstawienia całej chrześcijańskiej dogmatyki, jak to wykonano w XII wieku w Betlejem. Dlatego uważam, że jest to miejsce godne uwagi i chociaż dziś z tych mozaik niewiele pozostało, to świadczą one tylko o bogactwie, odwadze i determinacji artystów XII wieku, którzy chcieli obudzić wiarę chrześcijan wszelkimi możliwymi do tego artystycznymi środkami wyrazu. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka Optyki Wiary. Nie zapomnijcie nas lajkować, no i wspomagajcie to dzieło, bo mam nadzieję, że tak jak nam, tak i dla Was jest ono bezcenne, ważne i pożyteczne.